Ela i Staszek Wysoccy mieszkają w Warszawie. Adam i Małgosia Gronkiewiczowie z synami żyją w Jaśle. W Poznaniu studiuje Olaf Rabińska. Wszystkich ich łączy jedno pragnienie – wyjazdu na stałe do Stanów Zjednoczonych. Wszyscy brali udział w loterii wizowej organizowanej przez rząd amerykański. W ten sposób opuszcza Polskę każdego roku kilka tysięcy osób, otrzymując prawo do pobytu i legalnej pracy w Stanach. Szczęśliwym dokumentem, który wylosowali, jest tak zwana zielona karta. Będziemy śledzić losy naszych bohaterów przez kilka miesięcy, przed i po ich wyjeździe do Ameryki.